to jest niesamowite. To jest niesamowite, że Polska tak pamięta o wojnie w ogóle. Bo Wielka Brytania, to muszę powiedzieć, że nie bardzo tak pamięta. I to jest właśnie bardzo ważne, żeby dzieci dorastali z tą wiedzą. I nie tylko z wiedzą. Ja słyszałam, że trzeba uczyć dzieci nie tylko z wiedzą, tylko z uczuciem. Bo jak nauczyciel uczy z uczuciem, z emocją, to wtedy te dzieci to naprawdę zrozumią inaczej. To nie będzie czarno-białe, co było i jak, i to jest jakiś fakt, tylko to będzie tak do serca będzie docierało. Bardzo wyjątkowy dzień, bardzo pełno emocji. W ogóle też emocje, że weterani byli, bohatery, prawdziwe bohatery, które właśnie walczyli na wolność Polskę. To całkiem się nie czułam bohaterem, ale wstąpiłam, żeby nagrody właśnie pośmierczową, tak? To dziadka, bo jakby dziadek żył, to sam by tą nagrodę by dostał. To jest ogromny zaszczyt i bardzo emocjonalny. Dziadek, no i wiem, że na pewno by się płakał, bo to walczyli na wolność. Nigdy do tej wolnej Polski nie wrócili. Jak teraz by dziadek by zobaczył, jaka ta Polska się rozwijała, jaka to jest piękna Polska, jak w ogóle ludzie dbają, jak dzieci się wychowują, że trzymają tą Polskę tutaj w sercu. Dziadek by był taki dumny by był. Moje wspomnienia z dziadka zawsze są takie dowcipne, bo dziadek był dowcipny. I dziadek chodził często w Szkocji i grzyby sobie zbierał. Szkoci, patrząc się na dziadka, myśleli, że dziadek był uszalony i powiedzieli, umrzesz z tych grzybów. A dziadek nic, nie zwracał na to uwagę. A później jakiś znowu widział po miesiącu i powiedział, no widzisz, żyje. Dziadek miał takie, bardzo takie humor, takie